Film stworzono dzięki wsparciu patronów. Dziękujemy wam, że z nami jesteście. Ostrzeżenie. Film zawiera wulgaryzmy, opisy brutalnych scen, wizję niesprawiedliwego fikcyjnego świata oraz suche żarty. Oglądasz na własną odpowiedzialność. Na stronie rgfk.pl RPGowy staw z kodem NATURALNE20, pisane łącznie, znajdziesz 3% taniej. Zapraszamy. No to co, to powiedzcie mi, co tam u was na dole w tych mrocznych ostępach jaskini znajdującej się na bagnach. Wczesne stadium grzybicy stupa u ciebie? Rylitar jest troszeczkę już podekscytowany, więc wyciąga swoje obydwa miecze i szedł do przodu za ogarem. No, tak. Ogar czuje trop tutaj. Zdecydowanie. Jest coraz bliżej i im niżej schodzicie, tym temperatura też tutaj rośnie. Widzicie, że spośród tych małych kości, które gdzieś tutaj są, to są prawdopodobnie kości zwierząt. Może coś tutaj się zalęgło jakiś czas temu. Możliwe, że tego już tutaj nie ma. Ale gdzieś pomiędzy nimi widzicie, na jednej z tych kości zobaczycie trochę świeżej krwi. Na takiej bardzo ostrej kości. Ewidentnie ktoś na niej stanął i rozciął sobie nogę. Tak. Ktoś tu jest. Krew jest dość niezaschnięta, jest dość świeża. Przynajmniej jak próbujecie ją rozetrzeć gdzieś w palcach czy cokolwiek, jest dość świeża. Więc osoba, której szukacie, jest w jakiś sposób ranna, jest ranna w nogę prawdopodobnie. I na pewno Roma wyciągnie swój krótki miecz, który w jej wielkich rękach wygląda trochę jak duży myśliwski nóż. Trzyma go wzdłuż przedramienia i jest nisko przy ziemi. Trzyma tylko płaszcz, tak pewnie wetknęła go za pas, żeby się nie ciągnął po wodzie, żeby nie chlupał i nie siąknął wody. Próbuje pozostać w cieniu. A tak w ogóle, to dlaczego wasze postacie ścigają cjeników? Ja myślę, że mieliśmy tą rozmowę po naszym pierwszym zleceniu, jak trochę się wstawiliśmy i mogliśmy trochę się wobec siebie otworzyć, mimo nieufności jakiejś. Ja myślę, że Rama mogła zacząć tą rozmowę. Jak już wychylili parę kufelków, to... A tak w zasadzie to dlaczego... No, Kiana, dlaczego ty polujesz na psioniku? Bo jakby wiemy, że trzeba. To nie podejmuję tej dyskusji. Tu nie ma dyskusji. Trzeba. Ale dlaczego ty to robisz? Ja... No cóż, dobrze płacą. I... Kiana tak siedzi i obraca ten sam sygnet z rubinem na swojej dłoni. No nie wstydź się, kapitana nie ma. I... No i w zasadzie mogę patrzeć, jak rzeczy płoną. Podpalać rzeczy. No co, każdy ma swoje hobby. Okej, nie oceniam. Może trochę, ale próbuję nie. Ktoś tu no, coś... Nie, mama. Dobra. A ja? Bo... No, bo są zagrożeniem. Oczywiście. Ale... Wcześniej byłam strażniczką. I szukałam przestępców.
Jeden z takich był psionikiem. Jak go miałem dorwać, to pół miasta, pół tej dzielnicy obrócił przeciwko straży. No jadka była. To nie powinno tak wyglądać. Osoby nie powinny móc sobie po prostu przestraszyć się i robić, że twoi koledzy nagle z tobą walczą, mimo że normalnie by tego nie zrobili. Włazić ci do głowy. To jest niebezpieczne, obrzydliwe, nienaturalne, tak nie powinno być. Ale zatłukłam go, więc kapituła potem mnie wytropiła, znaczy skontaktowała się ze mną i powiedziała: hej, może chcesz to robić częściej? A ja na to: no w sumie, a dobrze płacicie? No dobrze płacimy. To poproszę. No i jestem. No i bardzo dobrze. Mnie po prostu brzydzą psionicy i jako wczesny adept magii stwierdziłem, że będę z tym walczył, że to jest moja misja. Pozbyć się tego plugastwa ze świata. No i zacząłem też w kapitule, wstąpiłem do tego oddziału, który włada magią i mieczem. No i jestem. Magią i mieczem. Dzieło kapituły. A ktoś nie napisał takiej książki, aby? Nie wiem. Dzieło kapituły i generalnie cała organizacja jest najlepszym, co się trafiło temu światu. Czyli wcześniej nie miałeś do czynienia z psionikami. Wyczytałeś to gdzieś, stwierdziłeś, że to nie pasuje do magii i to trzeba usunąć? Nie, spotkałem jednego. W sensie stamtąd, skąd pochodzę, urodziło się takie jedno i że co to się stało, co to jest. I wtedy właśnie kapituła przyjechała i ja byłem mały. I widziałem po prostu, jak się z nim rozprawili. Pojechałem z nimi wtedy. W sensie wróciłem do miasta z nimi. Okej. Okay. A ty, Starius, ty musisz mieć jakiś dobry powód, bo jak cały czas ten... Jak bardzo poważnie to traktujesz. Musi w tym być coś osobistego. Ja zgadzam się z naszym elfim przyjacielem. Kapituła ma tutaj rację i... Mógłbym rzec, że stanowi prawo, którego chcę przestrzegać. Nie ma na tym świecie miejsca na takie wynaturzenia jak te robaki. Nie wiemy, skąd bierze się ta plaga, bo inaczej tego nie nazwę. Ten wirus, choroba, którą należy tępić, wypalić u korzeni. Nie godzę się, żeby takie istnienia miały miejsce i takie precedensy. U korzeni to trzeba by zacząć od Illifidów, nie? Nie wiemy, tak jak powiedziałem, skąd to się bierze i dlaczego. Niektórzy to mają, niektórzy nie. No ale oni są takimi naturalnymi psionikami, nie? W sensie, u nich wszyscy tak mają. Tak czytałem. Ale to była książka taka uproszczona. Interesujące. No nieważne, ale w każdym razie, Starius, co z tobą jest? Co to znaczy? Te twoje oczy. Co jest z nimi nie tak? One nie są normalne. Kurwa, co? Są niebieskie. Prawie jak fioletowe. Nie możesz ludziom chodzić i mówić, że mają nienormalne oczy. Jak gada ci ktoś w myślach, to jest nienormalne. Ciekawe, powiedział Starius w myślach innych. W moich nie. Ja noszę piersie, ja się nie daję. Moja głowa. Mój lud ma te moce od dawna. I jest to, rzekłbym, specyficzna rzecz. To, co nas wyróżnia,
to jest nasza wizytówka. A jeśli każdy pies i robak może posiadać bardziej niekontrolowane moce, które mieszają jemu i innym w głowach, to jest złe. Coś mi tu umyka, ale nie będę podważać. Już trochę wypiłam. Więc... okej. Okay. Myślę, że możemy wrócić do jaskini, nie? Tak, tak. Właśnie miałem to zaproponować. Pod waszymi stopami, jak wspomniałem wcześniej, kamienna posadzka wyrzeźbiona małymi strumykami ściekającymi, spływającymi ze ścian, które żłobią po prostu tutaj ziemię, tworząc takie małe kaniony. Ostre kamyki, ostre kawałki kości, które wszędzie się walają. A kiedy zejdziecie jeszcze niżej, pies zacznie się jeżyć na karku. Jego futro połyskuje. Teraz zapach pleśni i grzybów zaczyna się mieszać z zapachem zgnitych jajek. Rzućcie sobie na percepcję. 20 miało być, nie? Tak. Faktycznie. Jak się rzucało? Klikasz sobie, jak najeżdżasz sobie na ten swój wynik, to pokazuje ci się minusik i plusik, to klikasz w minusik. A, okej, okay, dobra. Czy nie gorzej być gorzej, no? Gorzej być nie może, tak. Może być gorzej. Może być jedynka. Może być gorzej, tak. Okazało się, że było tak ciemno, że Rylitar po prostu wszedł oczyma w takie dwa stalaktyty wystające ze ściany. Nie? Nic nie widzę. Tak, nie widzę problemu. Rylitar nie widzi problemu tutaj po prostu. Ale czekaj, bo Devil's Sight w sumie mówi, że you can see normally in darkness. Mhm. Bez disadvantage, jak masz Devil's Sight. Okej. Okay. Devil's Sight to jest 22 i stary już 16. Też ma, tak? Tak. Okej, okay, 16. No dobra, no to w takim razie wy widzicie w miarę normalnie. Wasza dwójka towarzyszy, no rozgląda się okolicy, szuka przejścia dalej i wy widzicie ten moment, kiedy dwie ściany, jakby ten następny tunel, czy też pokój, który tutaj się znajduje się pod kątem 90 stopni, także na początku nie widać po prostu tego przejścia, musicie podejść praktycznie do samego końca i faktycznie ten tunel od razu odbija. W środku widzicie dość obszernych rozmiarów salę i po paru zakrętach, kiedy wyjdziecie po prostu z takiego skrętego korytarza, jakby zobaczycie tą otwartą jamę, przestrzeń podziemną, będziecie słyszeć delikatne trzaskanie ognia gdzieś na środku. Oczywiście cała ta jaskinia w tym momencie jest troszkę rozświetlona tym płomieniem, który na środku się znajduje. Za wielkim kotłem, któremu rytmicznie w tym momencie towarzyszy dźwięk metalu drapiącego o metal. Widzicie nieco skrzywioną, pochyloną osobę, z której pleców wystają kolce. Ma na sobie
ten płaszcz taki bardzo w zbliżonym kolorze do tego, co ty, Kiana, widziałaś na tym drzewie. I on to jeszcze nie zauważyło waszej obecności, ale miesza w kotle. Pies natomiast, jak mówiłem, zjeżył się. On zgubił zapach, który tropił, bo jednak powietrze tutaj śmierdzi mocno dla was, a co dopiero dla tego biednego psa. Natomiast jego futro połyskuje gdzieś na jego grzbiecie. Te kolory tak się delikatnie mienią, dając wam znak, że tak, gdzieś tutaj... To jest nasz cel. Że to albo gdzieś tutaj znajduje się wasz cel. Pies tak delikatnie się podkraść i zadać uderzenie wyprzedzające w tą istotę przy kotle. Okej, poproszę cię o stealth w takim razie. Nie zadajemy pytań. Ja mam na tym advantage, bo mam Cloak of Elvenkind. O, no 22. Okej. Masz sobie zobaczę, jaki jest passive perception tej istoty. Okej, nie wykrywa cię. No to zaatakuje swoim. Chociaż, czekaj, ile wyrzuciłeś? 22, tak? 22, no. I nie jestem wykrywalny psionicznie. Nie jestem wykrywalna psionicznie. To jest 10, dobra, to jest 18 w takim razie, okej. No to, a tak, no. Staba, no stabi. No to odkryłem wam tokena, więc zaznaczasz swojego tokena lewym przyciskiem myszy, później albo przyciskiem T, albo prawym i klikasz w tarczę na tego potworasa. I atakuj. Wyprintuj na czat te rzeczy, z których korzystasz. No to w pierwszej kolejności atak z advantaggio. Okej. I jeśli chodzi o damage, to short sword ma K6. Ja robię automatycznego krytyka, bo jestem asasinem. Już tutaj to też rzucę na czat, bo dlaczego nie? Assassin. Aha, tego chyba nie mogę rzucić na czat. Czego? Feature'a swojego? Swojego, bo to jest klasie, więc to jest dość długi opis. Assassina po prostu ogólnie jako tak. Klasy. Wyprintowałem tak. Go. Ja nie widzę, ale czekaj, assassinate. O. Tak, więc to będzie krytyk. Jak jest krytyk, to mam też to. I mam też... gdzie tu jest piercer? Mam to i mam to, więc generalnie to będzie, no i jeszcze to, więc dużo mi się rozwinęło. Co to za Blade Singing mi tu wskoczył? Tak, wskoczyło mi 2K6, no ale to powinien być krytowy 2K6 i to powinno być 5K6 w sumie, bo miecz, piercer, krytykiem i sneak attack, aha, i jeszcze ten, jeszcze z orka, savage attack. Savage attack. Więc 6K6 w sumie pomnożone przez 2. Więc no to rzucaj, 6K6 pomnożymy przez 2. Jak to było? R? Slash R czy roll? Slash R spacja 6D6. 6D6. No to 34 okay. Piercing damage. 34, no dobra. Słuchaj. Nie by to zabiło. Okej, 34.
Więc Rama się podkrada i jak już jest w kręgu ognia, to po prostu wyskakuje z tej ciemności i wbija mu gdzieś tutaj w nasadę szyi, celuje w tą nasadę szyi. Okej, słuchaj. Mieczem. Krzyk. Potężny, głośny pisk tej istoty, w którą wbiłeś swój sztylet, czy tam krótki miecz. W sensie dla ciebie to jest trochę jak sztylet, więc wbijasz po prostu gdzieś przy karku. Miecz wchodzi głęboko. Pominąłeś te wystające kolce na plecach tej istoty. Ona po tym jak zawyła, obraca się w twoją stronę. Momentalnie widzisz ślinę, która wycieka z pomiędzy jej zębów, pomieszaną z plwociną i z krwią. I rzućmy sobie na inicjatywę. There is no active combat encounter. Zaraz będzie active combat encounter, już jest. Oj, oj, oj. A ja mam A2 na inicjatywę. A, rzuciłem A2. Nie, what? Tak. Tak. Fajnie, automatycznie się uwzględnił. Dobra, no to słuchajcie. Sprawa wygląda w ten sposób. To w ogóle tam kurczę leci. Tak, coś tam słyszę. Przynajmniej zaraz powinno być zacząć słychać muzykę. Dobra, słuchajcie, sprawa wygląda w ten sposób. Najpierw jest Starios, później Rilitar, Kiana, później jest to coś i Rama. Na samym końcu. Starios, proszę cię bardzo. Czy pies reaguje na tą istotę bardziej, jakby, żeby, że to jest nasz cel, czy jak? Wiesz co? On, tak jak mówiłem, zgubił tutaj trop w tej jaskini. Ale tak, warczy na tą istotę. W jakiś sposób na pewno uznaje ją za przeciwnika. Natomiast chyba patrzy gdzieś głębiej w tą jaskinię. I teraz pytanie, czy coś rozkażecie psu? Psu rozkazujecie w swojej bonusowej akcji. Zakładam, że będzie słuchał każdego z was. Natomiast pies sam w sobie będzie miał jedną akcję. I będzie po prostu ostatni w inicjatywie. No to myślę, że tak, pokrzyknę do psa. Bierz go. Okej, okay, to była twoja bonusowa akcja. Tak. I teraz... Może w takim razie... Rzucę... sobie True Strike na tą istotę, żeby w następnej turze mieć advantage na jakiś atak zaklęciem wobec niego. Okej, okay, czyli rzucasz True Strike'a, tak? Tak, czy mam to zrobić print na czat? Tak, zrób to proszę. Okej, okay, koniec twojej akcji. Kto Rilitar. Tam jest dalej? Rilitar. Tak jest. Blade Singing wrzucam. To miałem kliknąć. O, Blade Song, tak. Nie wiem, czy to się dodało, czy nie. Tak, dodało się, fantastycznie, więc generalnie mam teraz 40 stóp movementu. Podbiegam, to była bonus akcja. Podbiegam sobie do tej maszkary i w akcji będę uderzał mieczem. Już. Short sword plus 1. Pup. Okej. Okay.
No i chyba nie. Słuchaj, 10, nie. Aha, czekaj. A nie, dobrze. A nie, dobrze. Jest advantage, bo mam tak. Z drugiej strony tą, tak? Tak, myślę, że podbiegniesz tak, żebyś mógł. Nie wiem dlaczego mam 3 rzuty nagle. Dobre pytanie. Może z tego Blade Singing coś tutaj się zrobiło. Nie wiem, bo ja nie czytałem jakby tego, co ta twoja postać może potrafi zrobić. Więc... Blade Song zwiększa AC, movement i mój con saving throw, jeżeli się skupiam na zaklęciach. No dobra. Dobra. Przyjmijmy, no to możemy... że to jest to 26, nie ma problemu. Okej, spoczko. Wbijasz tego short sworda z drugiej strony, gdzieś pod bok tej istoty. Ciemna krew zaczyna wyciekać po prostu po twoim ostrzu i gdzieś spływa na bok. Kiana. W bonusowej akcji, jeśli dobrze pamiętam, że to jest tak, to jest bonusowa akcja, rzucam heksa na tę istotę. Mhm. Co mi tutaj wejdzie? Spell slot, tak. Innych nie mam spell slotów. Jest zheksowana w takim razie. I w swojej akcji już. Kamil, rzucam... czy ty klikasz? Nie. Okej, wydawało mi się, że ktoś pisze. To u mnie. To a, dobra, tle. Dobra, spoko. Nie, spoko. No. I w akcji rzucam Firebolta, że Big Money no Whammies. O, ten jeden obrażeń. Okej. Jak heks. Trafiam? 18? 18, już patrzę. Trafiasz. Okej, to w takim razie jeszcze skorzystam z mojego feature'a Genie's Wrath. I dodaję do tego proficiency bonus, czyli jeszcze 2 damage'a. W sensie mogę raz naturę, jeśli coś uderzę, dodać extra fire damage równy mojemu proficiency bonusowi. Mhm. Dobra. Tyle? Czy jeszcze? Tak. Okej. Okay, tyle, tak? Tylko daję znać, że jako, że jestem elemental adeptem, jeśli... Ona ma resistance, to nie ma. Tak, jeśli ma resistance, to nie ma resista. Okej, okay, dobra, spoko. Elemental resist to fire, ile... tak? O tym mówimy. I tak, jeśli ma resistance to fire, to ja to ignoruję. Okej, poczekaj sekundę. A teraz tak. Ja sobie muszę zobaczyć twoją kartę postaci. Usłyszałaś, co uznała Rada? Ale uznałaś, że Rada pierdoli. Jak to się nazywało? Elemental Adept. Elemental Adept, tak. Tak. Spell to zadasz pełne 3 damage. Resistance to fire damage. Okej. Okay. I możesz potraktować jedynkę jako dwójkę. Tak. Więc zadajesz 4 damage'a. Okej, słuchaj. Coś, co zobaczysz od razu, momentalnie. Kiedy cisnęłaś tym płomienistym pociskiem w stronę tej istoty. Ten pocisk uderzył ją w plecy i widzisz, że po prostu rozszedł się po jego plecach. Po plecach tej istoty, nie robiąc absolutnie żadnych śladów czy żadnych szkód tej istocie. Czyli jest immune, a nie tak, resistant. Jest immune. Dobrze wiedzieć. Jest immune to fire i twoja postać od razu zda sobie z tego sprawę, że ognistym zaklęciem nic mu nie zrobisz. Ale w takim razie nekrotik chyba dalej wchodzi z heksa. Tak. Ja myślę, chociaż czekaj, bo to jest też dobre pytanie, bo to jest czy jak zadałaś damage, czy jak trafiłaś. Aha. Hex. Until the spell ends, you deal extra the necrotic damage to the target whenever you hit. Okej, okay. Trafiłaś go, nie zadałaś obrażeń, ale trafiłaś, więc tak jak najbardziej zadajesz mu ten jeden punkt obrażeń, więc obniżę mu HP-ki.
Tak, może ten ogień, wiesz, nie poszedł, ale pleśń mu wykwitła na plecach, nie? W tym miejscu. A na co będzie miał disadvantage na tym heksie? Właśnie, to też jest dobre pytanie. Przeczytaj sobie i wybierz. No, zapomniałam, że ability, aha, to ability checki są na strength, I guess. Okay. Bo to nie daje na save, tylko na checki, więc chyba strength to na wisdom, żebym mógł się ukrywać. No dobra, niech będzie wisdom. Okej, okay, dobra. Wisdom checks. Tak, ty Rama, wisząc gdzieś tam na barku tej istoty, bo ona jest podobnego wzrostu do ciebie. Ty zdecydowanie górujesz nad resztą drużyny, a będąc półorkiem, czy tam orkiem, orczycą. Natomiast ta istota jest porównywalnego wzrostu i powiedziałbym nawet, że muskulatury do ciebie. Długie pazury, ogon naszpikowany kolcami i innymi wypustkami, które z niego odchodzą. Ta peleryna, która gdzieś tam jest ponabijana na kolce i zwisa na plecach tej istoty. Wielkie zębiszcza. I teraz będzie on, moi drodzy, a raczej to coś. I teraz to wygląda w ten sposób. Okej. Okej. Ta istota ma multi-attack. I będzie wykonywać 3 ataki. Dwa razy uderzy pazurami, raz uderzy ogonem. Pierwszy atak pójdzie w ramę. Właściwie dwa ataki pierwsze pójdą w ramę i ogon pójdzie w Ralitara. Dobrze, i teraz tak, ja sobie muszę zaznaczyć. To zaznaczam, pierwszy idzie w ramę. Rama jest gdzie? Rama jest tutaj. Tak, i to jest claw. To jest claw. Powiedz mi, czy wchodzi? Masz 16 AC, tak? Tak, nie widzę, bo ja nie widzę, ataki. Też robisz private role. Przepraszam, public role zrobię. Czy mogę to reveal to everyone? Reveal to everyone. Czyli tak, jeden trafił. Tak, jeden trafił, ten pierwszy za 7 obrażeń. Drugi, znaczy trzeci atak w Ralitara z ogonem. Tak. Pyk i teraz tak. Tak zaznaczam, tak przekierowuję. Nie trafił. Nie trafił. Dobra, próbował cię dziabnąć tym kolczastym, ogoniastym. Kurwa, czemu ta muzyka mam tak cicho? No, ale ja po prostu sobie tańczę i śpiewam z moimi mieczami w rękach i tanecznym krokiem odsłoniłem się od ogona uderzającego w ziemię. Tak, to prawda. Żebyście słuchajcie. Się w kaczmie tak potrafił bawić. Okej, okay, to było to coś. Teraz jest Rama. Ja teraz? Tak. Tak, teraz ty. No to go ten, dźgnę. Zadbam, bo go otaczamy, nie? Tak. Tak. Dobrze, no to roll. O kurwa, jakie rzuty. No to chyba nie trafię. Nie. Nie trafię. To próbując niestety się przebić przez tą skórę i nie mogąc, po prostu zrobię. Coś jeszcze mogę zrobić? No, prawdę mówiąc, to niewiele, nie. Więc w takim razie no, na tym zakończę. Okej. Okay. Nie chcę ryzykować w tym. Dobra, słuchajcie. Dalej, co mamy dalej? Dalej pies podbiega
najpierw do tej istoty. Próbuję ją dziabnąć. Pyk. I uda się to. Z advantage będzie rzut. Ale... Może będzie krytyk. To... No niestety nie. Było blisko. To jest 19, ale nie skrytował. W każdym razie ugryzł. Próbuję go też przewrócić, nie? Tak, próbował, ale to ta istota zdała. Bite to jest apply quarter half, a to jest full. Dobra. Chlasnął gdzieś w nogę tą istotę. Co ciekawe, w tym momencie widzicie, jak z rogu pomieszczenia, w którym byliście, to była taka pieczara mała, której nie widzieliście na pierwszy rzut oka. W tym momencie teraz stamtąd wypadają dwie postacie. Tiefling, kobieta, która zamiast nóg ma kopyta, ma długie, różowe rogi zakręcające nad jej głową, czarne włosy, które kończą się gdzieś na wysokości łopatek, i ciągnie za sobą jakiegoś chłopaka o bladej skórze, mającego białe włosy i jakieś poszarpane ubranie, i ciągnie go za sobą gdzieś w głąb tych jaskiń, krzycząc coś w infernalnym do tej istoty. O, super, to ja będę wiedział. Ty będziesz wiedział, tak? Dobrze. Czekaj, sprawdzam jeszcze, czy na pewno. Gdzie są tutaj języki? Languages. Different traits. Common, Elvish, Sylvan, Primordial, Dragonic. A, dobra, wiem, Dragonic, a nie ten. Dobra, to nie będę wiedział. Czy ktoś ma Infernal? Starius ma Infernal. Ktoś jeszcze? Common, Elvish, Primordial, Celestial. I tutaj jest Common Orkish, Gnomish, Dwarvish. Dobra, to Starius, ty będziesz słyszała, jak ta kobieta krzyczy do tej istoty: powstrzymaj ich, powstrzymaj, muszę go stąd wyprowadzić. I ucieka gdzieś w ciemność, na końcu tej długiej jaskini, w której się znajdujecie. Ale w sensie ucieknie nam poza pole widzenia? Tak, tak, ona tam wbiegnie i zniknie w ciemnościach. Ewidentnie jest gdzieś od razu zakręt za tym tunelem, także zniknie wam z pola widzenia. Tak, to był szat. Teraz jest Starius, ty. Ja, tak. To ja w takim razie... Ty miałeś True Strike'a, nie? Tak, rzucam na tego potwora Ray of Sickness. Advantage, bo był ten True Strike. Mhm. Tak. Nie, 24 chyba trafia. Tak, trafi. Więc dostaje 5 poison damage i jeszcze sobie musi zdać na constitution. Zdaje. I biegnę za tą kobietą. Znaczy tak, będę ją ścigać. Okej. Dobra, to teraz tak. Ja tutaj zaznaczam poison damage, on dostaje. Dobra. Biegniesz. Twoja tura pozwoli ci na zejście do reszty, także będziesz na środku tej komnaty razem z resztą ekipy. Rilitar, stoisz przy tej istocie. Tak, ja rzucam cantripa, Shocking Grasp. Po prostu klastam zamkniętą dłonią mieczem w tą istotę przede mną i robię melee spell attack, to będzie, skoro melee, to będzie advantage. Advantage, tak. Dobra. Oh, wow, crit, nice.
Fajnie, fajnie. W takim razie to jest, no to daj mu po prostu podwójne obrażenia. To jest lightning? Wryta, czyli 8, tak, to jest lightning damage. Dobra. A, jeszcze Starius, zobaczysz, jak użyłaś tego, jak użyłeś tego zaklęcia na tej istocie. To jest poison. Jak użyłaś tego zaklęcia i to chlapnęło na tą istotę, widzisz, że tak jak ten ogień tam się rozpryzł gdzieś i wyparował, tak ta trucizna po prostu spływa po jego ciele, nie robiąc żadnych tutaj śladów, po prostu nie zostaje po tym. Mhm. A ten mój lightning? Oj, to tak, to go gdzieś tam zabolało, skrzywiło go na chwilę. Dobrze. Wiesz, taki tik zrobił, mhm, obnażając swoje kły i wściekłość po prostu, którą ma teraz na twarzy. Dobrze, więc w takim razie on nie może robić reakcji do końca, nie, do startu swojej tury. Mhm. Więc ja mam w takim razie jeszcze bonus akcję i ruch. Mhm. Więc w bonus akcji z... Nie będę robił nic w bonus akcji. Po prostu puszczam się biegiem za tamtym tieflingiem. Mam teraz 40 stóp movementu. To jest ważne. Dobra, nie ma problemu. Dobra, i czy ją widzę? Nie, tutaj jest kręt, to jest kręty korytarz w tym miejscu, także nie będziesz jej widział. Wiem, że masz większy zasięg jakby biegu, słyszysz ją, ona nie jest daleko. Mhm. Słyszysz ją, natomiast nie zobaczysz jej, musisz wybiec na prostą jakąś, zrównać się jakoś z nią. Dobra, to ja w takim razie biegnąc upuszczę miecz z offhanda. Mhm. I w bonusowej akcji wrzucę sobie Shadow Blade'a. Okej, okay, spoko, nie ma problemu. Czy upuszczasz ten plus jeden miecz, tak? Nie. A, okej. Okay. Z offhanda. Z offhanda, dobra, nie ma problemu. Bo co mi ostrze ze stali, kiedy mogę utkać je z cienia. Kiana. Okej, okay. To ja w takim razie też wbiegam tam do środka, ale nie podbiegam od razu do tego stworzenia. Mam rozumieć, że ja byłam w tej samej sytuacji, co... Co Starius, tak. Starius. Więc i tak nie dobiegnę tam teraz. Także podbiegam trochę, w sensie... Wykorzystam cały swój movement, tylko w trakcie tego movementu chciałam rzucić Eldritch Blast na to stworzenie. Okej, okay. Nie ma problemu, no to rzucaj. Chujoki, fajny efekt. No, tak. Dobrze, słuchaj, trafiasz. No i to jest force damage tym razem. Force damage, dobra, nie ma problemu. Rzuca ten Eldritch Blast i w zasadzie do tego sygnetu tak szepcze: przepraszam. I biegnie dalej. Powiedz mi, Kiana, twój patron jest ifrytem czy ifrytką? Ifrytem. Ifrytem. Okej. Okay. Jak szepczesz do tego pierścienia, korzystając z innej magii niż magia ognia, to masz takie poczucie, jakby ktoś cię po prostu ganił w myślach. Weakling. I biegniesz obok, gdzieś tam dalej. Tak z tyłu głowy ci coś tak. To chyba nie był najlepszy pomysł, ale ten zadziałał. Dobra. Co mamy dalej? Kto jest dalej? O, no to mamy tego kolegę, słuchajcie. On nie mógł wziąć. W tym momencie obok niego jest tylko rama. I pies. I pies. Tak jest. Jest rama i pies. I... On
wykorzysta twoją akcję na to, żeby... On strzeli. Już patrzę. Tak, on strzeli promieniami w Stariusa. Jednym z nich. I drugim strzeli... Albo nie, oboma strzeli w Kianę. O, dobra, teraz... Tak, tak, zaznaczam, odpalam, pyk. You like fire. Pyk. O, wow. Auć. Powiedz, że masz resistance, bo jesteś fire. Otóż, nie. Otóż, no, nie masz jako od Gina fire? Później będzie miała. No, teraz nie mam, także... Które to jest full damage? Full damage to jest pierwszy z prawej bodajże. Tak, więc dwie takie ogniste kule wystrzeliły po prostu z rąk tej istoty, uderzyły Kianę mocno w plecy. Peleryna, którą, jeżeli miałaś pelerynę albo jakieś ubranie czy coś, widzisz, że bardzo mocno ucierpiała. Część skóry też prawdopodobnie i aż zawrzało w powietrzu, jak te czerwono-pomarańczowe pociski ognia pomknęły w jej stronę, a następnie biegnie w stronę tego tunelu. A nie! Jest... To będziesz znaczy... atakował. Tak. Spoko. Ja tylko patrzę, czy on nie ma jakichś dziwnych rzeczy. Otóż nie. Ja pierdolę. Dokładnie ten sam atak, co wcześniej. I jeszcze pieseł. 9-11. Co to jest za klątwa? Ale ja też wyszukam to samo na atak w ogóle. Bite. Advantage. A tam Tomek na DM screamie. Nope. Saves. Wiesz. Hard nie, stack. Nie trafia. Mateusz, na pewno chcesz wiedzieć, co to jest za klątwa 9-11. Tak. Dobrze. Śmiesznie, nie. Tak, on biegnie w stronę, przepychając się, nawet przewracając ten wielki gar z gotującą się breją, która wylewa się gdzieś pod wasze nogi. I on biegnie dalej. Więc dla osób, które zostaną w tym miejscu, dostaną 1d4 fire damage. I biegnie w stronę tego otworu. Ale w jaskini. Jak się zostanie, czy jak teraz? Jak zostaniesz. Jak zostaniesz w tym miejscu, to dostaniesz obrażenia. Mła. Tak, czyli on za tą kobietą biegnie. Tak, on biegnie za tą kobietą i biegnie też w tym czyli momencie za Rylitarem, tak. I teraz Rama, ty. No to ja się puszczam biegiem też za nim, no. Dobra, za tym diabłem całym, czy co to tam jest. Jasne. Ile? No dobiegniesz, do niego. Macie tyle samo ruchu. Po 30. Okej. Okay. Czy on dogonił kogoś? W sensie tak, że jesteśmy w tym korytarzu znowu ściśnięci i znów mam A2, czy nie? On jest 10... Nie. Nie masz A2 tutaj. On jest 10 stóp za Rylitarem, bo Rylitar biegnie 40. On jest przed tobą, tak. Ty dobiegasz do niego. Tunel jest szeroki na dwie kratki. Także jesteście się w stanie minąć, natomiast ty jesteś za nim w tym momencie, nie? Albo obok ja zrobię niego, tak, jeżeli... że biegnąc w jego stronę za nim, na chwilę zrobię krok w bok, zniknę po prostu za zakrętem, użyję bonus akcji, żeby się ukryć i dobiegając do niego po prostu zaatakuję z ukrycia. Mogę tak zrobić? No jest do mnie plecami, jest ciemno. Tak, okej, niech będzie. No, pięknie. Dobrze. Sprawdziłem to sobie, policzyłem jeszcze raz. 5K6. Nie 6.
Więc o jedną za dużo kostką rzuciłem chyba wcześniej. Pardon mi. Dobrze, to rzucaj. 5k6 razy 2. 24. Jezus Maria. A, ale nie dodałem zręczności wtedy. O. No i to jest, jest na równo. No. Czyli co, 48? 52. Słuchaj, wbijasz po raz kolejny po prostu ten sztylet dla ciebie w cielsko tej istoty. Zawył masakrycznie w tym momencie. Jest tak niesamowicie wkurwiony, bo to drugi raz, kiedy ktoś tak mocno go ukąsił gdzieś w jego ciało. Okej, to byłeś ty, tak? Kochaneczku, ode mnie się nie ucieka. On też coś do ciebie powiedział, ale nie zrozumiałeś tego. Nie zrozumiałaś. Mastiff biegnie. I teraz pytanie, czy ostatnim rozkazem, jaki dostał, było atakuj to stworzenie, tak? Było bierz go. Bierz go. Tak. Bierz go, dobrze. Więc on podbiegnie do tego gościa i zaatakuje go. Pyk. Oj, nie, to nie wejdzie chyba. Advantage. No, tutaj zdał. Ale ugryzie go. Tak, także nie ma dramatu. Jest bardzo mocno pokaleczone. Pokaleczona ta istota. Starius. Okej. Okay. W bonusowej akcji chciałbym rozkazać Mastiffowi przynieść mi chłopaka, żeby on też gonił tą kobietę, która ma tego chłopca. Czy jestem w stanie wbiegnąć do tego tunelu tak, żeby ominąć to stworzenie? Nie. W tym momencie rama jest obok niego i stoją na wejściu do tego tunelu. Dobrze, to będę w takim razie Toll the Dead na tą istotę. Okej. Okay. On musi zrobić Wisdom Saving Throw. Okej, okay, już patrzę. Ale robi to z Advantage. Nie zdał. Nie zdał. No to wrażenia. 1d12. Pięknie. Tak, jeden tylko pięknie. To zaklęcie, które rzuciłaś, pociemniało. Ty, Rama, widzisz to w tym momencie w oczach. Pociemniało mu w oczu. Krew wytrysnęła z jego nozdrzy prosto na ciebie. Dobrze. Rilitar. Tak. Najpierw używam ruch, aby biec tym tunelem w podążaniu za tiflingiem. Czy jak zużyję 40 stóp movementa, to ją zobaczę albo do niej dotrę? Myślę, że tak. Jestem przy niej, tak? Tak, dobiegniesz do niej. Chłopak w tym momencie znika za zakrętem. W sensie widzisz plecy tego chłopaka, jak znikają po prostu za rogiem. Jesteś to widzę, czy 10. Nie widzę? Chłopaka nie zobaczysz, ją tak. Zniknął za rogiem, tak? Tak, tak. On prawdopodobnie jest tam za rogiem tuż. Dobrze. To w takim razie rzucam zaklęcie Sleep tam za róg. To jest 20 feet sphere i zasięg ma 90 stóp. Okej. I rzucę go z drugiego levelu. Z panko gnoju. Tak, żeby dorzucić sobie więcej kostek do rola. Okej. Okay. 51. Jaki wynik? Ja nie mogę. 8, 7, 8, 7, 8, 5, 8. Jebane, wszyscy śpimy. Dobra. Wiesz co?
Nie, wiesz co, myślę, że nie. Za dużo się tam działo, żebyś zwrócił na to uwagę. Okej, okay, dobrze, rzuciłeś to zaklęcie, nie ma problemu. Mhm. W sensie tam za róg Tak, tego rozumiem, gnojka. Rozumiem. Tak, rzuciłeś to zaklęcie. Dobrze. W takim razie mam jeszcze bonus akcję i w bonus akcji używam mojego Shadow Blade'a, którego mam w offhandzie, żeby zrobić offhandowy atak. Okay. Na taką tiefling. Tak. Okej, okay. Dobra. Dobra, i to jest to będzie advantage, bo mamy dim light. Mm-hmm. Więc to jest krytyk. No i to jest tyle obrażeń. Okej, okay, dobra. Słuchaj, rzuciłeś to zaklęcie, a ta... Nie wiem, jak wygląda twój sleep. Możesz mi powiedzieć, jak to wygląda. Mój sleep jak wygląda? Generalnie tak. To jest sfera, w której powietrze staje się takie półprzeźroczyste, mleczne, jakby było za taką mleczną szybą. Okej. Okay, kojarzycie okay, sobie spoko. Takie szyby z ulicy. Mm-hmm. Tak wygląda mój sleep. Więc faktycznie widzisz część tej kopuły, która zaciemnia ci trochę widok w tamto miejsce. Bo ty widzisz ciemności, tutaj jest ciemno. I jeszcze jak wiesz, narzucisz takiego blura po prostu na tą szarość, która cię otacza, to jeszcze bardziej zaciemnia po prostu ten część obrazu tam. Ale tak, trafiłeś w tamto miejsce, tam gdzie chciałeś. Następnie w twojej dłoni pojawia się to cieniste ostrze, tniesz na wskroś tą kobietę, posoka wylewa się, wytryska w twoją stronę, brudząc gdzieś twoje ubranie, czujesz te ciepłe krople, które spływają po twoim karku, po twojej szyi, gdzieś pod kaftan, który masz na sobie, czy pod ubranie. Natomiast nie zabija dorwę się. Dorwę cię, gnoju! I ona krzyknie infernalnym i to będzie słyszał Starius. Uciekaj! Uciekaj stąd jak najszybciej! Okej. Okay. To był Litar Kiana. Puszczam się pełnym swoim movementem. Dobiegniesz stronę, do tego barbę demona, który tam jest. Okej. Okay. Fuck. On chyba jest fest, nie? Teraz... Po tak, on jest bardzo posiekany. To wygląda w ten sposób. Ja was tutaj poprzekręcam trochę. Starius chyba tu gdzieś był. Tak, i ty ewentualnie możesz dobiec tu. Tak, no i tutaj rama i to stworzenie blokuje po prostu wejście, będąc w zwarciu w tym momencie. Możecie się próbować przycisnąć, ale to będzie okazyjny atak, nie? No, Kiana wygląda jakby po prostu właśnie przeszła, nie wzięła kąpiel w lawie, więc zrobi coś, co na pewno nie spodoba się jej patronowi i rzuci na siebie Armor of Agathys. I to będzie jej cała akcja. Mm-hmm. Nie wiem, to... Jak to wygląda? Jak wygląda Armor of Agathys w twoim wykonaniu? Armor of Agathys generalnie jest armorem, który jest stworzony z lodu, więc to jest bardzo niechętne zaklęcie, które w sensie Kiana nie rzuca go bardzo często. I trochę to wygląda tak, jakby to był lód, który cały czas jest w stanie, w którym się lekko topi. Mhm. Że nie jest faktycznie zamrożony całkowicie, tylko jest bardzo śliski, widać, że spływa po nim trochę woda, tak jakby to ciepło. Może zastygł w kształcie płomieni. Może też trochę zastygł w kształcie płomieni. No, może tak być. I troszkę się topi od ciepła na jej stronę. Jasne. To jest akcja, czy to jest bonus akcja? Armor of Agathys. To jest akcja. To jest akcja. Bonusowej akcji coś robisz? Prowokuj okazyjne, przeciskaj się obok. W sumie, ale nie, bo chyba już nie dobiegnę. No nie mogę w bonusowej akcji daszować, nie?
więc niestety nie, no, się już nie... No tak, tak, tak. Tak. Weakling. Niestety. Dobra. W takim razie to coś. Trzy ataki w ciebie, Ramo. Trzy ataki. No, prosiłam się o to, no. No to prawda, to prawda. Pyk. Ale nie o to. Pyk. Dobrze, że skryta. Pyk. Jeden, tam jeden wyszło. 9,26. No to... Ramadown! A nie, tak. Bo poczekaj. Bo jesteś półorkiem. Tak, bo jestem półorkiem. Relentless Endurance. A że jeszcze nie patrzę. Poczekaj, tak? Ale jakżeś to policzył? Aha, 26. Nie, nie, no to są dobrze. Co? Gdzie? No. Gdzie 20? 26? Nie, 9 atak, plus 11, że... 20 plus 6, 26. Trzy ataki. Yep. Ale ten trzeci jak w ciebie wchodzi? Jak jest... A, no nie wchodzi, właśnie. A, no nie wchodzi. Proszę mnie z tego wycofać. To prawda, to prawda. Czyli moment, taki... to jest 9 plus 3, 15, a miałem 24, czyli zostaje mi 9 życie. Zastanawiam się, czy w Dim Light'cie też jest advantage na atak w wykonaniu tej istoty. Dlaczego by miał? Bo nie wiem, czy tak po prostu nie zapomniałem. Nie wiem, czy tak po prostu nie jest, że ataki w Dim Light'cie są z advantage. Ale... Nie, ja nie. Mam w Shadow Blade'ie tylko Shadow konkretnie Blade, tak napisane, że jeżeli jest Dim Light albo Darkness, to okay. Mam plus. Okay. W Dim Light'cie tylko Perception i jakieś takie, wiesz... Mm-hmm. Relighted on sight. Tak. Jasne, jasne. Dobra, dobra, nie ma problemu. Okej, okay, więc tak, dwa takie pazury przejechały po twoim ciele. Uchyliłem się przed ogonem. Tak, przed ogonem, który... Ciach! Gdzieś wbił się tuż na wysokości twojej klatki piersiowej, w ścianę. Utkwił tam na chwilę. I widzisz po prostu zło... Czujesz, jak złość emanuje od tego skurwiela, którego właśnie... tak mocno ukąsiłeś. Teraz ty. Dobra, to... No, atakuję. Okay. Otóż? Zadwem, bo obok mnie jest kijem. Trafiasz. Trafiam. Drogi. Dobrze. To jest do rerolla kostka. Czy jest tu gdzieś przycisk do rerolla? Bo mam... No i to jest plus 2k6, bo to jest plus sneak attack, czyli ten jeden, czyli rzucę po prostu 3k6. Rzuć 3k6, no. Tak. Okej, okay. A zatapiasz ostrze gdzieś na wysokości klatki piersiowej, to jest, wiesz, 17 wyciągasz. W ogóle. Ale poczekaj, wyciągasz... To jest how do you want to do this? Almost. Czyli 17 go jeszcze nie skończy. Bo chciałem zrobić tak, że Ramo się uchyli przed tym ogonem i wstając po prostu cieknie tym mieczem nad sobą, żeby ten ogon, tak wiesz. A, to walnąc. Tak, how you want to do this, tak. Bo jak siedem, no, bo rozumiem, że nie dodałeś deksa. Nie dodałem deksa. Mhm. Więc uchyli się i wstając po prostu odrąbię mu ten ogon. Jeśli to wystarczy, jeśli po prostu krew z tego tryśnie i on padnie, to w to bagienko. Tak, w to bagienko, on zatoczy się jeszcze... może oprze się o ciebie, jeżeli zdąży, i padnie na ziemię po prostu w agonii w tym momencie. Jeszcze będzie trochę dyszeć, jeszcze będzie się krztusić krwią, ale zdecydowanie ten potwór zdech. Okej, bonus akcja, ukryć się i ruch. I ruch, tak. Albo dobra. Nawet najpierw ruch, a za rogiem się ukryję, bo ukryty poruszam się z połową prędkości, więc... Dobra, pies biegnie, po prostu rozpędza się po tym korytarzu i biegnie za tym gówniakiem, który tam ucieka korytarzami. Dobiega Rilitar koło ciebie, przebiega koło tej kobiety. Ta kobieta, ona ma krótki miecz w ręce. Zamachuje się na tego psa, żeby go zdzielić po prostu, żeby dać chłopakowi jeszcze trochę czasu.
Już patrzę, ile on ma armora. Dobra. Nie trafi tego psa. Ten pies przebiega po prostu obok was i wbiega za róg. Starius. Ja biegnę tą i ruchem i akcją. Mhm, dobra. Przeskakujesz nad tym truchłem, wbiegasz i dobiegniesz, znajdziesz się za Rilitarem, który walczy z tą tiefling, z tą kobietą. To była twoja akcja, twój ruch. W bonus akcji coś robisz? Nie bardzo. Chyba mogę? Nie mam nic na... No nie. Dobra. Rilitar. Ja po prostu, uśmiechając się półgębkiem, odbiegam od tej tiefling. Mhm. I biegnę za róg sprawdzić, jak tam sobie śpi nasz mały gnojek. Mhm. Słuchaj, wybiegasz za róg. Pies znika za zakrętem. Tego chłopaka tam nie ma. I call bullshit. To jest moment, w którym zrozumiesz, jakiej rasy był ten chłopak. Był elfem. Elfów się nie da uśpić. Fucking hell. Dobrze. W takim razie biegnę te swoje 40 stóp. Mhm. Czy go widzę? Zobaczysz go na końcu tego tunelu. Tuż za nim roztacza się ciemność. Aha. W takim razie jestem od niego... Jak daleko od niego jestem? Myślę, że jesteś 20 stóp od niego. 20 stóp. Dobra. W swojej akcji rzucam Tasha's Mind Whip na niego. Oh no. I poproszę Intelligence Saving Throw. Okej. Udało mu się, dobrze, więc zostaje 5 obrażeń. Mhm. Okej, to jest psychic damage. Dobra. Okej. Widzisz, jak go uderzasz go tym swoim zaklęciem. A w momencie, kiedy chłopak dostaje, on opiera się temu najgorszemu działaniu twojego czaru, po czym po jego policzkach spływają, wiesz, takie, no w tym momencie dla ciebie to są szare, ale tak, płynie po prostu szare łzy i po chwili widzisz, jak one się zaczynają wypełniać, w sensie te małe kaniony zrobione na jego brudnej twarzy zaczynają się wypełniać czerwienią i spływają po prostu w dół. Nie zabiłeś go. Okej, okay, to w bonusowej akcji jeszcze, jak widzę, że stoi, to biorę swojego Shadow Blade'a i rzucam w niego. Okej, okay, rzucam trafienie. To też chyba z advantage, tak? Przy rzucie. Tak. Dobra, dawaj. No, trafienie było, bo to było 19. I to jest 6 psychic damage. Mhm. No, tak. Tak, słuchaj. Czarne łzy spływają po policzkach tego chłopaka. Kiedy starał się oprzeć temu twojemu zaklęciu, które w nie rzuciłeś, a pies, który jest w połowie drogi między nim a tobą, przez ciemność tego korytarza leci prawie niewidzialne, szaro-czarne ostrze zrobione z cienia. Trafia go prosto w klatkę piersiową. Widzisz, jak jego oczy zabłysną na fioletowo. On
złapie ostatni oddech, a raczej go wypuści z płuc. Nie krzyczy. Po prostu jest... I przewróci się na plecy. Jego ciało uderzy o zimną, mokrą posadzkę i sunie się trochę w dół do małej, ciemnej pieczary, która jest za nim. Gdzieś z korytarzu z tyłu słychać, jak ta demoniczna, diabelna istota jeszcze przez chwilę żyła. Później prawdopodobnie została dobita. Co robicie? Najpierw poczekaj sekundę, Ritar, bo po tobie to jest istotna rzecz. Po tobie jest Kiana. Kiana, jeżeli biegniesz tam dalej, bo nie wiem, czy tak robisz, to w tym momencie widzisz tą tiefling, która się obracała w stronę tego ciemnego korytarza za jej plecami. Ta, która próbowała ukryć tego młodego psionika. No, za ukrywanie psioników też jest kara. Więc rzucam w nią fireboltem. Otóż nie. Tak. Rzuciłaś tym. Tym płomieniem. Tak niechlujnie. Wręcz usłyszałaś w swojej głowie śmiech twojego patrona. A mimo wszystko gdzieś uderzył obok niej. Kawałek ściany odprysnął jej w jej twarz. A poprzednio dostała dość mocno od Riltara. Pada na kolana ze łzami w oczach i w infernalnym, który zrozumie Starius. Dlaczego? Dlaczego to robicie? Krew wypływa jej z ust, z bąbelkami krwi. Patrzy, Stariusie, prosto w twoje oczy. Ja wysyłam jej wiadomość mentalną. Bo tak trzeba. Ona padnie na ziemię. Bez ducha. Bez szty życia w płucach. I w tych jaskiniach zapadnie cisza. Głucha cisza. Co robicie? Rama zacznie wlec to ciało diabła na zewnątrz, tam tej kobiety i tego chłopca i próbuje z nich ułożyć stos. A Starius powie do Kiany: spal to. I Kiana już wyciąga rękę i pojawia się w niej płomień. O wiele większy niż ten, którego użyła, żeby sprawdzać przepływ powietrza w jamie. I metodycznie, jeśli się nie zajmą ciała od razu, to będzie próbowała je podpalać. Ja myślę, że się zajmą po chwili. Krótszej lub dłuższej. Diabeł też się podpali w końcu? Jak już przestanie żyć, to tak, jego... Chociaż diabły w planie materialnym, przynajmniej według loru Dedeków, się rozpadają w mushi-mushi. A, w sumie tak. No, bo ich prawda. Ciała tutaj nie są ich prawdziwymi ja. Tak. No myślę, że to jakby to, że ty go tam wywleczesz na zewnątrz, to zostanie podpalone, on się po chwili też zacznie rozpuszczać po prostu, jak taka galaretowa ta maź i zacznie tak dymić na ciemno i odlatywać razem z zapachem palących się włosów, palących się ciał, ubrań gdzieś
na bagnach w niewiadomym miejscu. No. Zadanie wykonane. Rylitar jeszcze weźmie Ogara i sprawdzi te jaskinie. Tam nic więcej nie będzie w tych jaskiniach. A znajdziesz wyjście. A jak pójdziecie dostatecznie długo tym wyjściem, to wyjdziecie prawie pod miastem. Bardzo dobrze. To trzeba będzie przekazać kapitule. Przekazać. I ona weźmie ten Sending Stone, który kapitan nam dał. I przekażę mu wiadomość, że zadanie zostało wykonane. Ja nad stołem zapytam, bo to może być też fajna rzecz lorowa. Jednak to, co robią, co robi kapituła, nie jest łatwe. Nasze postaci zgadzają się, że jest potrzebne. Nie brakuje osób, które chcą tych uciekinierów jednak ukryć, jednak zachować. Jaki dowód te ekipy dostarczają swoim przełożonym, że psionik zginął? Jego gałkę oczną. No, też o tym pomyślałam. Mm. Gross enough. Mm. Yep. Bo one też są, w sensie widać, że to jest, gałka psionika. Okej. Okay. Tak, myślę, że tak. Myślę, że to jest spoko. Znaczy, w ogóle nie jest spoko, ale to może być dobry dowód. Ale takie było założenie tego one-shota. Tak. No, bardziej obrzydliwe. Rama nad tym stosem postoi chwilę i zwróci się w stronę niebios i powie, niech wasze dusze mają spokojniejsze życie niż to przekleństwo, które spotkało was tu. I z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku pójdzie do miasta z resztą grupy. Okej, słuchajcie. Ja to widzę w ten sposób, że wy się dostaniecie do miasta i dołączycie do waszego kapitana. Kapitana Remka. Kapitan nie próżnował. Tropił. I w nocy udajecie się na polowanie. Trzeciego dnia idziecie rynsztokiem. Rozchodzicie się pomiędzy budynkami. Błoto chlupie pod waszymi stopami. Deszcz zaczyna siąpić z nieba. Gdzieś pomiędzy budynkami usłyszycie krzyk, a właściwie skowyt waszego Ogara. Może nie waszego, tylko Ogara kapitana. I krzyk. Mam go! I kiedy przyjdziecie tam na miejsce, widzicie, że wasz Ogar łasi się do tego chłopaka, który jest łudząco podobny do tego, którego zabiliście chwilę temu, a właściwie do tego, którego Rylitar go zabił. Tylko on nie jest elfem. Jego cera jest blada, oczy są białe, ma brudną, umorusaną twarz, jest w jakimś skąpym odzieniu, trzęsie się z zimna, a w tym momencie trzęsie się też ze strachu i patrzy w stronę waszego kapitana, który idąc do niego z wyciągniętym sztyletem śmieje się. To spotka was wszystkich, pierdolone odmieńce. To za te wszystkie złe rzeczy, które wykonaliście za swojego żywota, a o których nawet nie mieliście pojęcia. I poproszę was o percepcję. Wszystkich.
Mhm. Starius, zdążysz zobaczyć tylko purpurową łunę nad waszymi głowami. Budynki 10-metrowe, wysokie, wielorodzinne. Nad nimi w tym momencie purpurowa łuna spada wprost na waszego kapitana. Przebija go. Przybija wręcz go do podłogi. Osoba jest w ciemnym płaszczu, błyszczą jej się oczy, aura rozchodzi się i gdzieś umyka razem z wiatrem. Ten chłopak, który jest za nim, jeszcze bardziej się odsunął, próbując się wcisnąć w jakąś małą szczelinę, która gdzieś znajduje się w bruku. Wasz kapitan leży przybity do ziemi, krew rozchodzi się po błocie, po resztkach kamieni, które gdzieś tu leżą. I ta osoba patrzy się wprost na was. Uśmiecha się. Krzyknie do tego chłopaka: nie bój się. A teraz kurwa ze mną zatańczycie. I idzie w waszą stronę. Ale na tym, moi drodzy, skończymy sobie tą sesję. Ty. Shit. Także tak. Wszyscy, którzy byli obecni, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że podobało się oglądanie naszej sesji. Taki troszkę mroczniejszy ten one shot wyszedł. No, ale mam nadzieję, że wam się dobrze grało. I... Ej, polubiłem ramę. Dobrze. Jak ja to też. No, także tak, słuchajcie. Dziękuję bardzo. Noc jeszcze młoda, więc tak. Życzę wam miłego piąteczku. No i cóż. Znaczy, jeszcze można powiedzieć tak na koniec, że dla tych, którzy nie zarejestrowali, jest to sesja, powiedzmy, uzupełniająca to, co się będzie działo w naszej nowej kampanii dedeczkowej, która będzie startować już całkiem niedługo na naszym kanale. Bądźcie czujni. I... W ogóle nasze ostatnie dedekowe one-shoty są uzupełnieniem świata, w którym będziemy grali. Tak, tak, tak. Także dla tych wprawniejszych, może nie wprawniejszych, bardziej uważnych widzów, to będą wszystko smaczki. Się ze sobą łączy. Tak. Tak, to także prawda. Zapraszamy na nasz kanał na YouTubie, na naszą, na nasz fanpage na Facebooku, na naszego Discorda. Tak, mamy dwa kanały jeden... z memami. Żaden Discord nie ma tyle. Zajebisty smaczek teraz też do loru mi przyszedł do głowy. Widzieliście, jaki side effect ma Ring of Mind Shielding? Jak nie. Umierasz, mając go na sobie, tak. Twoja dusza zostaje w nim zamknięta. Tak. Więc co mógłby mieć mściciel z szeptów, który zabija magów kapituły? Pierścionki. Znaczy no, dusza z ich pierścionkami. Ulala, nice. That's some creepy shit. A nie to ja mam... tak, bo oni wtedy mogą do niego mówić, albo nawet go przejąć, ale mieć, wiesz, na przykład sznur, na który nawleka, albo pas, na który nawleka te pierścienie. Mm-hmm. To ja mam taki nice. Plot twist, bo w pakcie Gina możesz się też zamknąć w... No, w pierścionku. W pierścionku, w sensie w tym, w czym jest twój Jean. Więc Kiana może się zamknąć w swoim pierścieniu, zanim umrze, i udawać, że umarła i to jest ten pierścień. No ja miałem tak zrobić, jakby ten, jakby rama dostała tak, że odpaliłoby jej tego tą orkową wytrzymałość, to ona by nie walczyła do końca. Ona po tym ciosie by padła i udawałaby, że już padła. Nice. No, także tak. Cóż, dziękujemy bardzo. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Miłego weekendu, hej.